Raz. Raz. Nie działa. Działa, dobra, dobra. Raz, raz. To było małe te GD, a wy słuchacie katolickiego radia diecezji płockiej na zegarze 20:30, a to oznacza, że będziemy łączyć się dziś duchowo z 37. pierwszą pielgrzymką diecezji płockiej na Jasną Górę. Dziś niesamowite apele w grupach i my także uczestniczymy, czy będziemy uczestniczyć w niesamowitym apelu w grupie parafian parafii świętego Jana Chrzciciela w Sadłowie. Przenosimy się teraz na miejsce. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tak się można zasłuchać w tę cudowną pieśń, którą nam śpiewała Natalia, że tak aż się wyciszyć, nic więcej nie mówić. Witam wszystkich was tutaj zgromadzonych w naszej świątyni w Sadłowie, a także wszystkich radiosłuchaczy katolickiego radia diecezji płockiej, ci, którzy łączą się z nami dzięki falom radiowym na 103,9 i 104,3 FM, a także wszystkich użytkowników internetu, którzy są z nami w tej chwili na kanałach YouTube'owym, czy też na Facebooku. Zapraszam was do wspólnej modlitwy, do wspólnego czasu, do podzielenia się tą chwilą, którą nam daje Pan Bóg, który daje nam swoją matkę po to, żeby ona nas zawsze do Niego zaprowadziła. A ponieważ
Zawsze zaczynaliśmy od Ewangelii. Zacznijmy tak też i dzisiaj to nasze spotkanie od Słowa Bożego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciw Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże on może teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest tu proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeżeli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tę dzisiejszą Ewangelię i tę dzisiejszą drogę pielgrzymkową spróbujmy poddać wspólnie chwili refleksji, tak jak robiliśmy to przez wszystkie dni naszego pielgrzymkowego trwania i naszego pielgrzymkowego czuwania. Dzisiaj pielgrzymi, którzy idą, podążają szlakiem pieszym, zastanawiają się nad tajemnicą czystości, czystości serca. Jeżeli posłuchamy dobrze tej dzisiejszej Ewangelii, to powiemy sobie tak: to jest Ewangelia skierowana wprost do ludzi czystego serca. I co ciekawe, to jest oczywiście Ewangelia eucharystyczna, Ewangelia, która mówi o chlebie żywym, o ciele Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia z wielkiej mowy eucharystycznej z 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana. To jest rok przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, rok przed wieczernikiem. Ale jakby nie na to chciałbym dzisiaj wieczorem zwrócić uwagę, ale skupmy się na czystym sercu. Słuchają tej Ewangelii Żydzi, do których Jezus głosi swoje słowo. I w ogóle nie słyszą tego, co on mówi. Zajmują się tym, kim jest Jezus. No przecież znają go świetnie. Mówią: jak to, to jak on stąpił z nieba, jak my znamy jego ojca, jego matkę, znamy jego krewnych, wiemy, skąd się znalazł, wiemy, gdzie jest, którą szkołę kończył. Można by stawiać pytanie, czy ich serca były czyste, gotowe na przyjęcie Ewangelii. Z całą pewnością nie. Ich serce było zbrukane grzechem, to niewątpliwie, ale było także zbrukane jakąś zawiścią, jakąś zazdrością, jakimś niezrozumieniem misji Jezusa Chrystusa, jakimś bardzo takim egoistycznym pytaniem: dlaczego to on, a nie ja? Wszystko to przeszkadzało im dotrzeć do samego Chrystusa, dotrzeć do przesłania, dotrzeć do prawdy Ewangelii. To straszne, bo ci, którzy czekali na przyjście Mesjasza, rozminęli się z nim zupełnie, bo nie byli ludźmi czystego serca. I jeżeli my mamy dzisiaj z tej Ewangelii w ten niedzielny, pielgrzymkowy wieczór znaleźć jakąś prawdę dla siebie, to niewątpliwie potrzeba nam jest czegoś takiego jak uświadomienie sobie konieczności czystego serca. Czystym sercem słucham Boga. Czystym sercem rozumie to, co on do mnie mówi.
Muszę wciąż dokonywać jakiejś niekończącej się walki w sobie z grzechem, z zawiścią, z pychą, z pragnieniem mojej wielkości. Wciąż muszę na pierwszym miejscu stawiać Chrystusa, a nie siebie. Wciąż Jego wolę, a nie moją wolę. I to nie jest wcale łatwe. Myślę, że patronowi tego naszego tegorocznego pielgrzymowania, świętemu Stanisławowi Kostce, wcale nie było łatwo, żeby to wola Boża była na pierwszym miejscu. Wspominaliśmy sobie wielokrotnie o jego wysokim urodzeniu, o tym, co pozostawił w domu, o tym, co na niego czekało, co mógł mieć. Ileż trzeba było samozaparcia, żeby umieć z tego wszystkiego zrezygnować. Albo mówiąc głosem dzisiejszej Ewangelii, ileż trzeba było mieć w sobie czystego serca, żeby usłyszeć przede wszystkim głos Pana Boga, żeby liczył się przede wszystkim głos Pana Boga. Gdyby nie czyste serce Stanisława Kostki, na pewno nie mówilibyśmy dzisiaj o nim. Na pewno nie przeszedłby przez pół Europy, w tym przez Alpy, żeby dostać się do Rzymu. Na pewno nie zostałby świętym. I on dzisiaj pokazuje nam, wytycza taki szlak, że jeżeli chcemy w życiu coś osiągnąć, jeżeli chcemy w życiu pójść drogą za Jezusem Chrystusem, jeżeli chcemy naprawdę usłyszeć Ewangelię i przylgnąć do niej całym sobą, wprowadzić ją w życie, to tylko wtedy, kiedy będziemy ludźmi czystego serca, kiedy o tą czystość serca będziemy wciąż w sobie walczyć. Droga jest, wydawałoby się, oczywista, od sakramentu pokuty właśnie do sakramentu Komunii Świętej. Ale czasem to, co oczywiste, wydaje się w życiu najtrudniejsze. Jak trudno jest zgiąć kolana w konfesjonale, jak trudno powiedzieć, przyznać się do swoich słabości i grzechów. Ale to jest droga budowania czystego serca. Przyjście do Boga i prośba, by to On mnie oczyszczał. A wtedy pewnie nawet i świętość jest możliwa bez żadnego problemu. W końcu do tej świętości zaprasza nas Pan Jezus. Mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Po to daje nam swoje ciało i daje nam swoją krew, żebyśmy się Nim samym karmili, żebyśmy stawali się tacy jak On. To tyle, moi drodzy, takiego dzisiaj krótkiego słowa rozważania. Natomiast co tam się dzisiaj działo na trasie, jak wygląda dzisiejsza trasa? Coraz bliżej Częstochowy, to już ostatnie kilometry niemal drogi. Proszę Cię bardzo, Natalia. Dzisiejszy dzień rozpoczął się na polach w Kaszewicach o godzinie 5:00. Po pobudce była chwila na zwijanie namiotów, szybkie śniadanie i wymarsz pierwszej grupy o godzinie 6:00. Dzisiejsza trasa to 34 kilometry. Po 6 kilometrach na pierwszym odpoczynku w sosnowym lesie w miejscowości Trząs była niedzielna msza święta. Potem droga prowadziła przez Janówkę i Dębinę aż do Sulmierzyc. Pielgrzymi pokonali w 3 etapach 16 kilometrów. W Sulmierzycach czekał wokół kościoła obiad. Po obiedzie jeszcze 2 etapy i dojście na nocleg w Tubicach. Tam każda grupa jest rozlokowana oddzielnie. Każda ma swoje pole namiotowe o godzinie 20:30. Rozpoczął się apel jasnogórski. Przeżywamy nie w całej pielgrzymkowej wspólnocie, ale właśnie w poszczególnych grupach. Cisza nocna tradycyjnie o godzinie 22:00. Moi drodzy, tak dzisiejszy dzień wyglądał. 34 kilometry po tylu dniach marszu to już jest sporo. Dzisiejszy poranek, wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek są niezwykłe. Z jednej przyczyny. Zazwyczaj, kiedy widzimy jakiś zakład pracy, fabrykę, to myślimy sobie: obrzydliwe. Natomiast Kaszewice to jest takie miejsce, gdzie cały ten industrialny klimat wygląda przepięknie. Pielgrzymka nocuje na takim polu namiotowym i budzi się na takim polu namiotowym, które jest jakieś 5, może 6 kilometrów od głównego kompleksu Bełchatowa. I wieczorem i rano w takiej pięknej, czerwonej, słonecznej po świecie widać światła całego tego kompleksu, tego kombinatu elektrycznego. Widać te potężne, chłodnie i takie cudowne,
niemal dymy wydobywające się, chmury pary wodnej wydobywające się. To wszystko razem podświetlone robi fantastyczne wrażenie. Naprawdę jedno chyba z niewielu, jeśli nie jedyne takie miejsce, gdzie fabryka wygląda pięknie. A potem już tak pięknie nie jest, bo potem dookoła się obchodzi, czyli cały dzień idzie się dookoła największej dziury w Europie, czyli kopalni odkrywkowej Bełchatów. I widać też pewne zniszczenie terenu, widać suszę, widać to, że tam już nic nie rośnie. Przechodzi się przez miejscowości, które nic nie mówią, bo już tam nikt nie mieszka, wszyscy się już wysiedlili, po prostu zostały same puste nazwy. I ten dzisiejszy dzień jest takim dniem trochę pustki, trochę medytacji. Trudno się dzisiaj rzeczywiście idzie. I fajny jest ten moment dojścia na sam koniec do Dubic. Długa droga przez całą wieś, żeby na koniec gdzieś tam się rozlokować po całej wsi, każda grupa oddzielnie. I fantastyczny apel w grupach. Jest szansa powiedzenia dziękuję, jest szansa pobycia z sobą, trochę powspominania różnych rzeczy. Myślę, że taka szansa też nam dzisiaj trochę trafi, ale żeby nie zagadać, to może trochę spróbujmy zaśpiewać. Dla tych, którzy nas słuchają przez radio, oglądają przez internet, myśmy wczoraj mieli tutaj piękny koncert zespołu Dekalog, trochę nas poruszyli do takiego wspólnego śpiewania. Myślę, że byłaby szansa, żebyśmy dzisiaj pośpiewali, jeśli mogę poprosić o gitarę. Wczoraj tutaj nam dobrze wychodziło klaskać razem z zespołem. Myślę, że dzisiaj też nam pójdzie, spotkamy Jezusa. Myślę, że nawet jakby się udało wstać, nie bać się, poklaskać, pocieszyć się, to czemu nie, słuchajcie. Spotkamy Jezusa pewnego dnia, no ach, odważniej. Spotkamy Jezusa twarzą w twarz. Spotkamy Jezusa pewnego dnia. Spotkamy Jezusa twarzą w twarz. Spotkamy Maryję pewnego dnia. Spotkamy Maryję twarzą w twarz. Spotkamy Maryję pewnego dnia. Spotkamy Maryję twarzą w twarz. Spotkamy się w niebie pewnego dnia. Wypełnia duszę moją. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę moją. Ram pam pam parararam, ram pam pam parararam, ram pam pam parararam, ram pam pam parararam. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Ram pam pam parararam, ram pam pam parararam, ram pam pam parararam, ram pam pam parararam. Ram pam pam pararam, ram pam pam pararam.
Boża radość wypełnia dusz Twą. Boża radość, ja czeka, Boża radość, ja czeka, Boża radość wypełnia dusz Twą. To jest też taki wieczór wspomnień. Pozwólcie, że trochę chociaż takiego wspomnienia starych, dawnych pielgrzymek i wspomnienia naszego pielgrzymowania. Zawsze, kiedy wspomina się coś, co było kiedyś, to człowiekowi się tak robi ciepło na sercu. Trochę takich odgrzewanych, różnych, fajnych rzeczy. Przede wszystkim myślę, że jedno z takich pierwszych wspomnień, którym chciałbym się z wami podzielić, to to, że pielgrzymka to jest takie miejsce, w którym spotyka się dobrych, ciepłych i otwartych ludzi. Kiedy po raz pierwszy szedłem na pielgrzymkę, umówiłem się razem z moimi trzema kolegami, że pójdziemy. Ja musiałem dobrze mamę przekonywać, żeby ona się zgodziła. Jak słucha mama, to pozdrawiam gorąco. Żeby się zgodziła, ale okej, w porządku. Po czym ci dwaj koledzy, z którymi miałem iść, powiedzieli, że oni jednak nie idą. Tego już nie mówiłem mamie. W każdym razie... No poszedłem, tak? Trochę taki zaskoczony, trochę taki chłopak może nie do końca śmiały, gdzieś tam po podstawówce dopiero. Dosyć na tym, że szedłem w grupie podówczas biało-czerwonej. Biało-czerwona miała swój samochód bagażowy, którego szefem był pan Wojciech, jeśli też słucha, to Wojtuś, pozdrowienia gorące. Pan Wojciech, którego znałem, no z Płocka, z miasta, tak? Też ze Starego Miasta, facet... gdzieś tam przy Płockiej Farze, robiący różne rzeczy, więc mnie tam chłop znał trochę, pielgrzymka do Skępego. I jest drugi dzień pielgrzymki. Przyszedłem na nocleg, dobrze już zmęczony, musiałem wyglądać jak nieboskie stworzenie, bo odbieram swój bagaż i nagle słyszę z samochodu: ty młody, ty się nazywasz Jończyk? I mówię: tak, proszę pana, na pielgrzymce mówimy do siebie bracie. Dobrze, proszę pana. Kiedy ty ostatni raz coś jadłeś? No mówię, na obiedzie było coś, to zjadłem, proszę pana. A kiedy ty się ostatni raz myłeś? Ja mówię, no wczoraj wieczorem nie starczyło wody, to tak jakoś się starałem, chociaż ręce przed obiadem umyć. Chwycił mnie, wsadził na pakę samochodu, dał michę wody i mówi: masz, umyj się, żebyś ludzi nie straszył. A gdzie ty w ogóle będziesz spał? Ja mówię, będę zaraz szukał jakiejś stodoły, proszę pana. Mówiłem ci, że się mówi bracie. Dobrze, proszę pana brata. Potem okazało się, że to był właśnie Wojciech. Jeśli kogoś pamiętam z pierwszej pielgrzymki, to właśnie Wojciecha, jego dobre oczy, dobre serce. Człowieka, który po prostu zobaczył młodego chłopaka trochę zagubionego, wyciągnął rękę, dał mu coś zjeść, umył go i potem już poszło. Potem już pielgrzymka była zupełnie w porządku i zupełnie fajna. Te pielgrzymki też to był taki czas spotykania fantastycznych księży. Tutaj śmiało mógłbym wspomnieć księdza infuata Marka Smogorzewskiego. To facet, który w ogóle zrobił tę pielgrzymkę płocką, który będąc przewodnikiem był niemal w każdej grupie, był takim wzorem wtedy dla wielu nas młodych chłopaków, jeszcze nie myślących zupełnie o seminarium. Taki ksiądz, który się na wszystkim zna, który wszędzie jest, wszystkiego dotknie, w każdym momencie gdzieś tam się znajduje. Myślę sobie, że to jest jeden z takich kapłanów, o których można by z całą mocą, z całą siłą powiedzieć: pielgrzymkowy ksiądz. Wśród nich jest też nieżyjący już dzisiaj świętej pamięci ksiądz Witek Karpiński, z którym żeśmy się często wadzili, kłócili na pielgrzymce, nie zawsze nam się wszystko podobało razem, ale Witold, który robił takie wrażenie bardzo twardego, ostrego faceta, zawsze tak nosił okulary nisko, tak? Natomiast miał dobre serce, był uśmiechnięty wiecznie, nawet jak kogoś opierniczał, a opierniczał czasem, bo był w głównej służbie porządkowej. Oni pilnowali tego, żebyśmy doszli szczęśliwie, żeby się nic złego nie stało. Pan Bóg go szybko zabrał od nas, ale to jest też ktoś, o kim można powiedzieć pielgrzymkowy ksiądz. On kochał tę pielgrzymkę, on żył od pielgrzymki do pielgrzymki, żeby przygotować, żeby wszystko zrobić, żeby
dbać o bezpieczeństwo innych, żebyśmy my wszyscy mogli sobie spokojnie iść i nie zastanawiać się, gdzie jest odpoczynek, kiedy jest odpoczynek, czy w ogóle będzie jakiś odpoczynek. On wszystko pilnował, robił, był zawsze z nami. Wśród takich wspomnień są też wspomnienia trudne, tych pierwszych pielgrzymek, kiedy pamiętam, był też taki niepokój w nas. Ksiądz Tadeusz Łebkowski, z którym też przez jakiś czas szedłem w grupie, zawsze rano pozdrawiał tych panów, co nagrywają, żeby im się dobrze nagrało wszystko. Bo był to taki czas, kiedy szli panowie i nagrywali. Był taki czas, kiedy w nocy na noclegu służba porządkowa w grupie miała zawsze dyżur. I całą noc ktoś chodził z latarką po polu namiotowym. Nie dlatego, że baliśmy się ludzi, u których nocujemy, bo ci, którzy dawali nam pola namiotowe, tak jak i dzisiaj, dają to z dobrego serca i nic złego nas tam nie spotka. Baliśmy się tych, których ówczesna władza partyjna wysłała, żeby robić jakiś zamęt, ferment, żeby zrobić jakąś prowokację, żeby komuś przeciąć namiot, komuś coś ukraść, komuś zniszczyć, zalać, spalić. Tego typu rzeczy wydarzały się kiedyś na pielgrzymce. Kiedy wchodziliśmy do miast, nagle się robił kordon panów w niebieskich strojach, którzy wcale fajnie nie wyglądali. I nie było tak jak dzisiaj, kiedy panowie policjanci pilnują, żebyśmy szczęśliwie przeszli. Tamci pilnowali, żeby nam się nie udało. Różnica była taka, że szliśmy, witaliśmy, machaliśmy, a ci jakby mieli maski na twarzach pozakładane. Dzisiaj idziemy, podchodzimy, panowie policjanci się uśmiechają, rozmawiają z nami, cieszą się. Dzisiaj widać pewną wspólnotę nas wszystkich w tej drodze. Nikt nie jest wysłany po to, żeby komuś robić krzywdę. To jest wielkie zwycięstwo tego naszego pielgrzymowania, tych wszystkich pielgrzymek, które idą przez Polskę do Matki Bożej. Ta zmiana, która się stała, to, że jakoś odeszliśmy od tamtego systemu bez wojny, bez bitwy, bez strzelania, to zrobiła wszystko Matka Boża. Pamiętam też takie fantastyczne momenty, kiedy śpiewaliśmy pieśni na przykład na apelu patriotycznym w Kaszewicach i oni dookoła stali ci panowie i tam aż im pewnie się czasem niektórym serce wyrywało, a myśmy, panowie, a czemu z nami, zaśpiewajcie z nami, boicie się hymnu polskiego zaśpiewać? Różnie próbowaliśmy ich wciągnąć do interakcji, nigdy to się jakoś szczególnie nie udało. Moi drodzy, kiedy myślę o właśnie w taki dzień jak dzisiaj o pielgrzymce, to też myślę o fantastycznych miejscach, które były, które są na pielgrzymce, o ludziach spotykanych. Mówiłem już o księdzu Witku, którego nie ma, ale w mojej książce też gdzieś tam jest taka fajna babcia i dziadek. Nie żyją już dzisiaj. Wiem, że babcia była z grupy, właśnie nie wiem z jakiej, a dziadek był z grupy z Mławy, z Miedzianej grupy, o, dziadek był z grupy Miedzianej z Mławy. To byli tacy ludzie, którzy zaczęli chodzić na pielgrzymkę od samego początku, od pierwszej pielgrzymki. Wiek sprawił, że szli własnym tempem. Potem się zmieniała kilkakrotnie trasa pielgrzymki, aczkolwiek noclegi zostawały w tych samych miejscach. I dziadek i babcia wychodzili mniej więcej tak z pół godziny, może 40 minut przed wszystkimi. Jak się msza święta zmieniła, to pamiętam, że wtedy właśnie ksiądz Witek brał samochód i jechał po nich do starego miejsca mszy świętej, żeby ich na mszę przywieźć. Oni szli swoim tempem, swoją trasą, zapięte na dłoniach różańce, sami sobie prowadzili rekolekcje i na nocleg się zjawiali tak mniej więcej godzinę po wszystkich. Pan Bóg jakoś dawał im siłę, Matka Boża prowadziła. Myślę, że oni dzisiaj są gdzieś tam w niebie takimi apostołami naszego pielgrzymowania, takimi aniołami tej naszej płockiej pielgrzymki, diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę. Nie ma już ich wśród idących, ale nie ma też już ich tu na tej ziemi. Pielgrzymka to też jest klimat, niesamowity klimat, który tworzy się w sercach ludzi, którzy są któryś z kolei raz. To jest takie miejsce, w którym bardzo często nie wiadomo, ja rzadko spotykam tych ludzi, tak? Spotykam ich na pielgrzymce właśnie. Trudno mi jest nawet określić dokładne imię. Wiem na przykład, że na kogoś tam mówią jakoś tam jeszcze, jakoś ten jest duży, ten mały, ten gruby, ten łysy, ten gra tam, ten od żółtych. No coś
I nagle się okazuje, że, że spotykamy się przed katedrą i wszyscy się poznajemy, wszyscy się czujemy dobrze. Dzisiaj po wielu latach, kiedy mnie się zdarza być przed tą katedrą, w szóstego w wyjście patrzę, o matko, ja co? No cześć, cześć, a co ty idziesz? Nie, mówię, wiesz, ale jakoś tak nie mogę nie być tutaj na mszy. Wiesz, robota, nie ma urlopu, no muszę. Okazuje się potem, że no, ale kto to jest ten ja co? Nie wiem, wiem, że w fioletowej grupie grał na gitarze. Tyle zapamiętałem. On zapamiętał mnie też z czegoś, ale to były takie niesamowite relacje. I dzisiaj one do dzisiaj są. Czasem się patrzy na czyjąś twarz i nagle pada tekst, ty, na pielgrzymce się znamy, nie? No. I to jest coś niesamowitego. Zostaje to w nas. Relacje międzyludzkie. Myślę, że też taką fantastyczną rzeczą, którą dzisiaj warto jest wspomnieć, to są niezapomniane pielgrzymkowe msze święte. Wielu ludzi wspomina apele, ale dla mnie takim wspomnieniem fantastycznym są niezapomniane msze święte. Dzisiaj w Trząsie to jest kolejna taka msza, która jest w Bazylice Leśnej. Te wszystkie msze w lesie, te wszystkie msze gdzieś na polu są niesamowite. Kiedy nagle fragment lasu zamieniamy w kościół, kiedy nagle zwykłe, proste drzewa robią za fantastyczne kolumny jakiejś potężnej katedry. I gdzieś tam w tych miejscach wszyscy spokojnie się modlimy. Niezwykłe miejsce, niezwykły moment, kiedy widać pielgrzymi, którzy wchodzą i tak jakby nie ma ławek, ale tak jakoś zajmują te miejsca, tak jakby te ławki były, ni stąd, ni zowąd, tak? Kiedy padają dziwne pytania, przepraszam, gdzie jest zachrystia? A tam przy tym samochodzie, czy tam, gdzie księża umyją ręce i zakładają alby, tak? Bo ktoś by chciał, nie wiem, dać na mszę albo o coś zapytać, no do zachrystii idzie, tak? No to są takie niesamowite rzeczy, tak? I to wszystko stwarza taki moment, że przeżycie tej mszy świętej na pielgrzymce, ono ma w sobie niesamowity klimat. Czasem, kiedy się widzi na przykład ludzi, którzy są umęczeni, którzy... jak jest za długie kazanie, to się zdrzemną, tak? Pójdą sobie spać. Może to i lepiej, czasem jak ktoś dłużej powie, to jest szansa odpocząć. Ludzi, którzy reagują żywiołowo, jak się coś podoba, to poklaszczą. To jest coś niesamowitego. Moi drodzy, i jeszcze krótkie wspomnienie tego naszego pielgrzymowania, bo oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie wspomniał. Pielgrzymowania, które jest w moim poczuciu tutaj, w naszej parafii, ogromnym prezentem od Matki Bożej. Kiedy po raz pierwszy przybyłem tutaj, już wiedząc, że będę tu proboszczem, to nagle uświadomiłem sobie, że tu w głównym ołtarzu jest właśnie Matka Boża. Jan Chrzciciel, tak jak w mojej rodzinnej parafii, z której pochodzę, ale że za tym Janem Chrzcicielem jest ta cudowna Matka Boża, taka jak w Częstochowie. I że wtedy już wiedziałem, że na pewno tu spotkamy się, będziemy tu robić apele pielgrzymów duchowych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwszy apel, który był w zeszłym roku, to był dziwny, ja wyszedłem, mówię, przepraszam, macie, kochani, niewierzącego proboszcza. Ponieważ myślałem, że no będzie ze 20 osób, 30, no jak będzie ze 40, to szał, tak? Było nas wtedy mniej więcej tyle, jak teraz, a może więcej. To był taki wielki prezent od Matki Bożej i to nasze wspólne modlenie się, ta radość, dzielenie się sobą, to, że wielu ludzi tutaj pomaga, współpracuje, że są dobre serca, że czasem trzeba dłużej zostać, czy to przy kościele, czy coś pośpiewać, czy pograć, że zawsze to są te serca, które chcą się dzielić, że jesteśmy tu wspólnie i tak naprawdę dzisiaj chciałbym każdemu z was też podziękować za ten czas tutaj drogi do Matki Bożej, ten czas naszego pielgrzymowania duchowego, czas, który gdzieś jest wyrwany z innych różnych rzeczy, tak? Choćby z pracy, choćby z gospodarstwa, ale czas, który myślę Matka Boża będzie cudownie potrafiła rozmnożyć, który będzie potrafiła pobłogosławić. Czas takiego naszego pobycia w domu, mnie zawsze kojarzy się to bycie u Matki Bożej na Jasnej Górze z takim obrazkiem z mojego domu rodzinnego. Pozwólcie, że się tym podzielę i to już będzie koniec, bo się rozgadałem straszliwie, przepraszam, obiecuję już kończyć. To bycie u Matki Bożej, to wejście na Jasną Górę, ta chwila, żeby usiąść w ławkach tam, w kaplicy, czy dzisiaj tu być na tym apelu pielgrzymów duchowych, mi się kojarzy to zawsze z takim momentem, kiedy skądś jako młody chłopak wracałem, czy
teraz też jeszcze wracam, wpadam do mojego domu rodzinnego. Oczywiście najlepszym miejscem, żeby porozmawiać, jest kuchnia, więc jak gdzieś siadam, wbijam się w taki kąt między lodówkę a ścianę przy stole. Mama, no coś trzeba synkowi zrobić do jedzenia, to nieważne, że synek nieźle wygląda, ale z jednej strony krzyczy, żebym schudł, a z drugiej strony coś tam by trzeba było synkowi zrobić. I ja opowiadam, ona tam się krząta, ja mówię, kurczę, no w zasadzie tak gadam sobie amuzą, nie wiem, czy ją w ogóle cokolwiek interesuje. I nagle odwraca się, pytając o jakiś szczegół, duperel. Mnie się wtedy robi głupio, że aż tak dokładnie wszystkiego słuchała. I mam takie same poczucie, kiedy jestem u Matki Bożej na Jasnej Górze, że wydaje się, że tylu ludzi, tyle spraw, tyle wszystkiego i ona gdzieś nagle w jakiś duchowy sposób daje znać, że najmniejsza rzecz, moja rzecz, z którą przyszedłem, a tego 14 i 15 jest tam ze 130-150 tysięcy ludzi, ale moja rzecz jest ważna i daje mi o tym znać. I to jest chyba najcudowniejsze wspomnienie z tych naszych czasów pielgrzymkowych. Moi drodzy, minęła nam godzina 21, stańmy więc wszyscy razem do apelu. Zawsze mamy jakąś intencję, w której modlimy się w tym dziesiątkiem różańca, to dzisiaj niech to będzie dziękczynna intencja za nas, za to, że możemy się tu spotykać, za to, że Matka Boża zaprosiła nas tu wspólnie do modlitwy i pozwala nam się cieszyć sobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa jubileuszowa. Boże, Ty jesteś miłością i chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznawania prawdy. W roku świętego Stanisława Kostki dziękujemy Ci za życie naszego patrona, syna mazowieckiej ziemi. Wpatrzeni w przykład świętego młodzieńca z Rostkowa, pragniemy kochać Cię i jak On iść tam, dokąd nas prowadzisz. Niech ożywi się w nas wiara w Kościół Święty, który, jak mawiał nasz patron, zwycięża, gdy jest ranny i wtedy się go rozumie, kiedy się go poznaje. Wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się go pragnie. Panie nasz Boże, przez przyczynę świętego Stanisława zechciej przyjąć nasze umysły, aby zawsze szukały i odnajdywały Ciebie, nasze serca, aby coraz bardziej otwierały się ku Tobie i napełniały Twoją miłością oraz naszą wolę, byśmy byli mocni i konsekwentnie kierowali się w życiu Ewangelią. Niech spełnią się w nas słowa świętego, choćby się los chwiał, będę stał mocno. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława polecamy Ci, Boże, naszą ojczyznę, naszą diecezję, wszystkie dzieci i młodzież. Wzbudź w sercach wielu dziewcząt i chłopców ziarno powołania i spraw, by dzięki wytrwałości i pracy dojrzewali w wierze na Twoją chwałę. Polecamy Ci szczególnie Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, którego patronem jest święty Stanisław Kostka. Pragniemy za przykładem świętego Stanisława serdecznie ukochać matkę Twojego syna, matkę wierzących, królową Polski, bo ona wskazuje drogę do Zbawiciela. Niech nasze oddanie zaniesie przed Twoje oblicze nasz Pan Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.
Bóg zapłać serdecznie. Kochani, jeszcze krótkie ogłoszenie parafialne. Można na chwilę usiąść jeszcze. Nie za duże ogłoszenie parafialne. Jest pewna zmiana, jeśli chodzi o wyjazd. Miałem dzisiaj kontakt z panem Jurkiem Barwińskim, z którym będziemy jechać. I jest, mam od niego bardzo gorącą prośbę. Policzył czasy wyjazdu. Jeżeli on z bazy swojej w Trąbinie wyruszy, żeby przyjechać do nas, od nas do Rypina i z Rypina dopiero, to może mu nie starczyć czasu na dojazd. Te wszystkie tam przepisy prawne. Dlatego jutro prosi, żebyśmy dojechali mimo wszystko do Rypina. Zdaję sobie sprawę, że nas jest sporo, ale no jakoś trzeba będzie to postarać się zrobić. No o godzinie 20 wyjazd z Rypina, więc apel jutro będzie nie za długi, tak żebyśmy zdążyli jakoś się jeszcze zorganizować, zrobić. Przepraszam, słusznie, o 22, o 22 z Rypina wyjazd w drogę do Matki Bożej, natomiast jutro apel 20:30, ale będzie taki w miarę krótki, żebyśmy zdążyli spokojnie się jeszcze zapakować i do tego Rypina dojechać, podjechać. No takie są dzisiaj warunki i przepisy, to jest jednak kawał drogi. No mówi, że boi się, że zabraknie mu pół godziny, może 40 minut i niestety nie zdążymy wtedy dojechać. W związku z tym jutro 20:30 tutaj na apelu, a 20:00 przy Nowym Kościele w Rypinie i tam siadamy. 22:00 przy Nowym Kościele w Rypinie. 22:00. Jeszcze raz powtarzam, bo mi się dzisiaj wszystko myliłem przez to chyba radio, czy jak normalnie. Czy człowiek jakoś tak napiął i wzruszył. Moi drodzy, zapleczmy krąg, tak jak zawsze robimy. Bierzemy świętego Stanisława ze sobą. I wspólnie zaśpiewamy Jezusowi. Zapada zmrok, już światło kołysane. Przepraszam. Moi drodzy, czas teraz na Boże Błogosławieństwo relikwiami świętego Stanisława Kostki, a potem tak jak to robimy zawsze, relikwie do ucałowania, żeby każdy adorował, a myślę, że Natalia z panem Zbyszkiem coś tam fajnego na ten czas zaśpiewają. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
szukam Cię, duch skruszony, nie mam nic, puste dłonie, lecz Ty przyjmij mnie, moją pieśń. Nie mam nic niezwykłego, w taki oto piękny sposób z oklaskami w tle żegnamy parafię Sadłowo, czyli parafię świętego Jana Chrzciciela w Sadłowie. Po raz kolejny duchowo połączyliśmy się z 37. pierwszą pielgrzymką diecezji płockiej na Jasną Górę. Jutro Wierzchowisko, a tam będziemy również i my i będziemy transmitować na żywo o godzinie 20. To wszystko, co będzie działo się we Wierzchowisku, także wtorek. Od samego rana będziemy czekać na całą naszą pielgrzymkę diecezjalną, będziemy transmitować wejście poszczególnych grup, jak i również mszę świętą, która będzie kończyła 37. pierwszą pielgrzymkę diecezji płockiej na Jasną Górę. Teraz powracamy do naszej ramówki. W związku z transmisją wszystkie programy trochę się nam przesuną o około 20 minut, także prosimy wziąć to pod uwagę. Tymczasem dobrej nocy życzymy wszystkim słuchaczom, telewidzom. I jeszcze pozdrawiam księdza Krzysztofa Świerczyńskiego, który również brał udział w dzisiejszej transmisji. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.